Rafał se streamuje grę, to GTA RP. Lecę dalej, wsiadam se tu w Mercedes AMG. Le peuple, que fout de moi, je me prends, tu sais quoi. Le fou de moi, pour le papa papa. Et c'est plus de moi, ça peut de fata. Et ce n'est que de Denis Capapa. Paris Saint-Germain, Neymar, plus de feu, prépa. Et le que, prépa, il faut ne mener perva. T'es czarna koszulka, wyprana w perwol. Ona patrzy się, ja tu wyglądam kurwa giętko. Maszam kurwa tutaj miękką łapą. Wsiadam Fiat, to jest Fiat Ducato, lecę szmato. Francja. Pisa le mi, pisa le cul de fruit. Et le ne mui, pisa le plus de prix. Et c'est le plus de moi. Je n'ai de fruit de peu. Et c'est le cul de moi. Plus de feu de et c'est moi. Tout de poids, et c'est moi. Et de cul, et c'est moi. Pibi, et de fruit, pipi. Et on a inédit. Ej, ej, ona bierze ciągle narkotyki. Ej, robię trap tu na dzielnicy. Ten na klacie to jest trap. Ona patrzy się. Młody mało lat, za tydzień mam te 19 lat. Rafon będzie grał w GTA RP. Oddaję widzów im, siema. Pozdrawiam ten chat, też. Hej, hej. Dobra. Dobra, pozdro, czas, nara. Siema. Tam chiry jadą. Ty, oni dalej strzelają do mnie, kurwa. Ach, pierdolę. Ty, biegną za mną. Kurwa. Kurwa, chłopie. O chuj. Halo, Stasiu? Ty weź dzwon po psy, kurwa, chcą mnie rozjebać tu gangusy, jakieś brodasy, co w żyłę walą. Dobra. Pod taksówkami. Kurwa, dzwonię na policję. O kurwa. O ja pierdolę, weszli na górę i mnie zrozjebali, ty. Boty mnie najebali. Jedź na miasto, zobacz. Ej, pić mi się chce, Kuba mi wodę wyniósł chyba, kurwa, z pokoju. Kurwa! A jest policja. Gdzie? Siema! Dobry. Halo, chcecie zobaczyć mojego skurwiela? Zostawi go pan w spodniach, a nie. Nie, mam innego. No fajne ma pan to Audi. Gado, co tam? Zjedź tylko na pobocze trochę. Skok czerwony w ogóle. No pokaż mi. Skurwiela im pokazać? Pokaż mi. Nie, bo się wstydzę. No dobra, to jedziemy. Czekaj, nie. Dobra, jedź. Nie masz co robić, to jedź. Stój sobie, bo czekamy tutaj. Ja podanie składam do policji. Mhm. Chyba w snach do policji. Pomarzyć można, oczywiście. Dobrze, że znowu zamarzenie nie karają, nie? No dokładnie. No to byłoby dożywocie, bo krzesło, nie? Za chwilę was rozstrzelam. Tak? Pewny pan jest? Ale z pistoletu na wodę. To mi się będzie pan z wodnego pistoletu. No gdzie? No. Stasiu, nie rób tak. Cicho. Nie panikuj. Nie gazuj tak. Bo zakurwisz w coś. Nie, ja umiem jeździć. A gonią, gonią. Serio? To gazuj, 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 chłopie, gazuj. Jak ci jebną tego kałacha, to lipa. Przecież ja bym się strzelał z nimi w chuj. Ja byś się strzelał. Jak oni tak strzelają, że jedna kulka i po tobie. Wiem właśnie, że oni tak robią.
Oni są spoceni w cholerę. Słyszysz, że oni gonią chyba? Co za... Nie, nie gonią. Zjedź na lewy pas tu. Tak, na lewo. Ja dopiero do Orla. Ja też. Siema. To ja, ten od Skurwiela. 71 naszym 1020 Stanisław. O, dzień dobry. Dzień dobry. Wysiadam. 71. Się poddaję? Tak, wyjaśniam sprawę. Dobra. Ręczki do góry. Pistolet był na wodę. Tak, kurwa, na wodę. No a na co, kurwa, skąd takie rzeczy wziąć? Ręczki do góry zapraszam. Dobra, po ręka, kurwa. Dobra. I do was tutaj? Czy kto go przyjmuje? Daj go nam. Możecie go mieć. Dobra, to zapraszam, panie. Szukane. Kto to jest? Kto to jest? Tam... Stanisław Mura. No to zabijać. Wszystko w porządku, nie ma nic. Jak ja sam tu przyjechałem, gościu. A ja pana nie znam, więc proszę pistolet pana. Pistolet ASG miał. Proszę pana. Dobrze, dobrze. A ty mnie znasz, że ktoś ci mówi Stanisław, a ty mówisz, że zawijać. Nielegalnego. Zawijasz, to ty kitę stąd zaraz. Jeżeli pan miał ASG, to dlaczego nie było to oznaczone odpowiednimi elementami? Czyli czerwonym, czerwoną no. lufą. Było. Było? Dobra, ładuj go do auta, zaraz nakaz pan się ładuj go. Ładować, ładować, chłopaki. FIB mam przekazać, czy my go bierzemy? Weźcie go na komendę i zgłoście do FIB. No, tak. Dobra. Lecimy. Dobra, odjeżdżamy, chłopaki. Na razie. To jest opłata, brawa panu. No proszę pana, prawo zachować milczenie, co pan powie, może i będzie uczciwie przygotowany w sądzie, bo ma pan również prawo do psychologa, jak i adwokata, jeśli tylko znajduje się na wyspie. Ma pan również prawo do innego telefonu wobec funkcjonariusza, który nie trwa dłużej niż 2,5 minuty. Jeżeli miał lub inny funkcjonariusz tą rozmowę słyszał. LSB, jak to już jest wyrzucone, dawno, do kosza. Tak? Jasne. Mamy Stanisława na Winewood. Czekam na... Ja nie mieszkam u siebie, w ogóle nie mam mieszkania. No, skąd takie założenie, jak ja jestem bezdomny? Jak takie Audi pan ma, to może pan mieć mieszkanie? Mogę panu wyjść, idziemy za mną. To sprawdźcie, czy mam. Jeśli pan wynajmuje gdzieś mieszkanie, to również... Nie wynajmuję. Jakbym to była prawdziwa broń, to bym tu nie przyjechał. Tak? Tak, kurwa, a co, bym przyjechał? Dziękuję, panie Krasucki. A może jakiś freestyle? Freestyle na Facebooku. Twój stary napierdala z łuku. Halo? No? Znałeś pan do posiadania takiego broni, czy? Nie, no gdzie, no sam przyjechałem, ja powiem jak to wygląda. No przyjechałem pokazać, że mam takie coś. I od razu się na mnie rzucili, ja się przestraszyłem, bo mnie zawsze łapią. Broń jest, no taka można powiedzieć, trochę nerw, trochę ESG. No wydupiłem... Na wodę. No ta. Znaczy nie na wodę, na takie kuleczki, nie? Mhm. Farbowane te. Rozumiem. Dobra. I to wydupiłem. Do pistolet do paintballa mam rozumieć, tak? Tak. Dobra, teraz zobaczymy, bo niby jest nagranie. Sam tu przyjechałem przecież, kurwa. Dobra, spokojnie. Me, wyciąga wiertarkę. Zaczyna wiercić wercele. Nie udało się. Wiertło się spaliło, kurwa. Tu jademy na wczasy. Halo, bo mi PKP Intercity spierdala za 5 minut do Warszawy Zachodniej w Europie. Halo, siwy.
Dolnej Śląskiej do stacji Częstochowa. Przez stację... No szybciej, kurwa, bo mi pociąg spierdala! Stoi na torze szóstym przy peronie drugim. Pociąg osobowy Kolei Śląskiej. Halo. Do stacji Częstochowa. Przez stację Katowice Sosnowiec Główny Zawiercie. Szybciej! Stoi na torze szóstym przy peronie drugim. Planowy odjazd pociągu o godzinie 11.20. No kurwa, spóźnię się. Pozdrawiam. To jebane. O kurwa. Ja pierdolę. Macie papier? Macie papier, kurwa, panowie? Chodź się napierdalać, cwaniaku. Dawaj, kurwa, tutaj. Bo ja czekam. Dawaj, kurwa, do celi, ziomuś. Pa, ja już się rozgrzewam, kurwo jebana. Zobacz. Widzisz, kurwa? Kiziom jest dojebany. Zobacz, kurwa, borowiku. Uuu, siła, kurwo. Teraz trochę pompeczek. Możesz wchodzić. No dobra, bo ja teraz randkę mam. Dobra, to się ma. To jest randka w ogóle? Wycieczka. Randka czy nie? Która miała być... Krótka piła, randka czy nie? Wycieczka. Bądź ze mną szczera, nie oszukuj. Wycieczka. Ale wycieczka to kurwa w jakim celu? Randka czy nie? Wycieczka poznawcza i krajoznawcza. Ha. Ale to co będziemy robić? Ojku, ja nie wiem w ogóle, to jest tak ciężki temat. Z czym? No, z tym gościem. Zada ci go? Wiesz co, szkoda mi... Chciałabyś być z nim? Nie jeszcze chciałabym z nim być, tylko jest mi, nie wiem, szkoda czasu, może tak powiem. Ale to co, co z nim nie tak? Fiuta ma małego, czy co? Nie, nie chodzi o to, tylko wiesz... Czyli to jest spoko, taki... ma fiuta? No taki wiesz. It's okay. Czyli już sprawdzałaś? No i jak już jesteśmy trochę razem, no to logiczne. Już ostatnio powiedziałaś, że to skomplikowane, czyli... Znaczy... Czyli dałaś do zrozumienia, że to nie jest nic poważnego. No jest skomplikowane przez to, że powiedział, że wypierdala z miasta, a nie wiadomo, czy wróci. Przez to jest skomplikowane. Czyli dałaś mu się urządlić. No ale o Jezu, to dawno było. Czyli ja mam teraz wchodzić po nim. A masz wchodzić? Tego zacznijmy? No nie, teraz już nie chcę. A, teraz już, no to widzisz. To jest... Wiesz jak to jest z tymi związkami. Same problemy. No same, same. Ale to ty się wpierdoliłaś w to. W pewien sposób tak. Zawsze można to odkręcić. Kupimy flaszkę wódeczki i zajedziemy do mnie. Wypijemy, napijemy się. Poprzytulamy. I zobaczymy co dalej. No, ja wpierw chcę się dowiedzieć, co on ma mi do powiedzenia. Bo on jak będzie na lotnisko jechać, to... A co on ma, może mieć do powiedzenia, kurwa? Nie, może powie, że definitywnie nie wraca i tyle. Ale niech on już jedzie w pizdu. Dał auta, dał chatę, mamy za co się bawić. Ale to nie chodzi o pieniądze, to w ogóle, wiesz...
pieniądze, to nic nie znaczą. Zobacz, kurwa. Jezus. I co? Źle? Źle, kurwa? Nie jestem lepszy? Dobrze, ale... Zrobiłbym ci taki helikopter, taki kisiel bym ci zrobił. Chryste. Kobieto. Mówisz, ale ma... Poskręcałoby cię. Mówić. No już zakładam. O, dzięki. Zobacz, jaką mam klatę dojebaną. A założyłeś tego... Tak. No nie mogę, nie mogę. A, okay, dobra. Będę ruchać teraz, no na razie. A co? Nic. Ale jedziemy tak normalnie, czy tak ekstremalnie? Ekstremalna jazda, dobra. Ty, on mi napisał, że on chce, żebym mu przepchała kombi. Masaż prostaty chce na pewno. Chyba ta. Palca w dupę i koń walony. O Chryste. To są dobre rzeczy. Tak? Mhm. O kurczę. Kurwa, fajna ta jazda, ekstremalna. No ekstremalna miała być, no to jest. Po coś jest to auto. Ale za... Ten, oj. O nie. Ale jak będziesz mieć uszczerbek na zdrowiu, to ja za to nie odpowiadam. Luz. No dobrze. I co dzisiaj robiłeś? No jak co? Siedziałem. No ale wcześniej. Cały dzień siedziałeś? Pokazywałem kałacha policjantom. Co? Czemu ty im kałacha pokazałeś? Żeby się bali. No pięknie. A zajebali ci go? Nie. A nie ten? Chcieli ci chaty trzepać? Chcieli, ale powiedziałem, że jestem bezdomny. A, no tak. A ta chata od Jokera to ty masz klucze, czy tylko... Klucze. A, no to ta. O właśnie, jest twój brat, bo nie widziałam. Nie ma. Nie wiem w sumie. O. O Jezu. Ja to pierdolę. Za kółkiem. Kieruję, spokojnie, dobra. Nie od tej strony. To weź za ten, zadzwoń do niego. Do kogo? No, do brata. Po co? No bo on chciał mieszkanie wynająć. No, ale ja tam z nim teraz nie gadam za bardzo. Czemu? Nie wiem, jakoś tak. Ukłóciliście się? Tak, w Europie. Ło, no dobra. Już z ponad tydzień. To jest też spoczko miejsca. Fajnie tu. No. To jest fajne akurat miejsce. Do pogadania. Póki kogoś helką nie szukają, to w nocy też fajnie tu można ludzi sobie podtrzymać. Co to za mapa tutaj? No, tutaj masz ten widok przecież. Zobacz. Na lewo masz Chiliad i jest Chiliad. Tu po prawej masz ten miasto i te góry. Czy ty się znowu chcesz... Jezu. Ty chory jesteś. A co niby? Coś ciby ten. Rządełko ci wyskoczyło. No niestety, to na twój widok. No kurde. No więc widzisz. Chciałem cię urządlić. Ty, ale wiesz, że jak urządlą,
pszczółki to później umierają od razu. Co? Co ty gadasz, babo? No. Coś ty. Tak bym ci robił. O kurde. Fajnie? No już pchane by było. Jasne. Ej, jesteś romantyczna, w chuj. Nie, nie jestem w ogóle właśnie romantyczna. A ja jestem chamski. Ja też jestem chamska, więc... No to jedziemy się chamić do domu, chodź. Nie, no. No co? Upodlimy się innym razem. To zrobimy? Upodlimy. Czyli coś jest w planach? Upodlimy się, czyli my możemy się napić. Dobra, a później? A później? Przytulanki. Albo żyganki. No. Tak. Nie ten? Nie powiewacie za bardzo? Nie, jest okej. Okay. Zaraz w ciebie jakaś pszczoła tutaj już żądli. Bo nie wiem, ty kogoś urządlisz. Koniec będzie. Fiut ci spuchnie i do szpitala. Jak mi spuchnie, to będziesz miała lepsze doznania. Ja nie wiem, czy ty będziesz wtedy w stanie. Na luzie. Na luzie? Ja jestem zwierzyna. O kurde. A jaka zwierzyna? Dzika. No ale jaki dokładnie zwierzak? Rosomak zajebany. Kurwa. O Boże. No. Nie, jak rosomak, to rosomak. Dobra, kiedy datę ślubu mam rezerwować, bo dzwonię do księdza? Kurwa, ja nigdy nie chcę chyba ślubu brać. Czyli FWB robimy. Jak? No FWB. No Friend with Benefits. A no. Zastanów się, to są bardzo fajne rzeczy. Mówisz? Propozycja nie do odrzucenia. No, to jest super. O cholera. To ja sobie to zapiszę. Zapisz to, jasne. Dobrze. Dobra, zapisałam. Super. Czas na odpowiedź 3 dni. 3 dni? Tak, i mamy za ten czas, możemy się lepiej poznać. Byś nie miała tremy i stresu. Natalia jestem. Kurwa, już chciałem powiedzieć na M coś. Stasiu. Miło mi. Przerzucają mi się tu europejskie zachowania. Europejski, o Jezu, to lepiej nie. No, a ja tak wszędzie. To nie jest tak, że ja tylko tutaj tak gadam, nie? Ja tak gadam wszędzie. Mhm. To jest taka stała gadka. No dobra, no to powiedz coś o sobie. Jak mamy się lepiej poznać. No co, no jestem Stasiu, mam prawie 27 lat. No. Rucham z 15 dób w miesiącu. O cholera. I kurwa... A co, się wspomagasz jakimiś tabletkami czy coś? Nie. I przez to miałem ostatnio zabieg na fiuta. Mam 3 metry szwów. No co, no po prostu no. Dupy w dzisiejszych czasach nie dbają za bardzo o higienę. Albo się nie badają. I Stasiu musiał naprawiać 21 centymetrów. O kurde. A co to był dokładnie za zabieg? Jakieś czyszczanie miałeś? Dobra, nieważne, to już tajemnica. Okej, dobra. No to podziel się tajemnicą. No nie, bo się wstydzę. Dobra, może kiedyś mi powiesz. Co się dzieje tam? Pociąg jedzie. Negocjacje jakieś prowadzą. Pociąg jedzie. Pociąg? Aha.
A ty co tak się wypinasz? Odparłam się. Odłóż ten telefon. Poczekaj. Na randce jesteś. Tylko poczekaj, bo właśnie dostałam wiadomość od niego, że jakąś taką pożegnalną. Więc nie wiem, o co chodzi. Od kogo pożegnalną? Od kogo? No, ty... Stasiu. Ona teraz napisze, że tak. Kiedy się uspokoi? Uspokoisz się? Wredna baba jesteś. Ja wiem, że jestem wredna baba. Na głodzie faceta zostawiasz. Hans. Ale co na głodzie? No słuchaj, ja mam 3 numery do takich szlaufów. Mogę ci podać, jak chcesz. No ale ja nie nakręcam się na szlaufy, tylko na ciebie. To ja też. Ja rozumiem, że tych kobiet może być dużo dla kogoś, ale to są wybierane poszczególne osoby, a nie pierwsze lepsze. To ale to są takie... Żeby były pierwsze lepsze, to by było kurwa 50 tych kobiet, nie? No ale one są takie, że niby takie szlaufy, ale byle komu nie dadzą, więc... To chuj, to dawaj, może być. Może też? Któraś fajna z ryja będzie, to pierdolne. Ta. Dobra, to czekaj, to dam ci numer. Dawaj. To sobie zapisuj. Tylko nie wiem, czy jest. Jest jedna Lily Harris. Piszesz numer? Tak. Jak? Harris? Paris? Tak, Harris. Pójdź z nią, dobra. Jebanko podpiszę. Dobra, jebanko 1, jebanko 2, jebanko 3. Ta. 690-338. 690-338. Dzwonisz do niej przy tobie? To zaraz, czekaj, podam ci 3. Kurwa, nie działa, jebana. Nie ma jej? Suka. Może dupy daje. Dawaj dalej. To już ta odpada. Musi tydzień minąć, żeby się wyczyściło. A. Komin musi zdezynfekować oktaniseptem. Dobra, jest jeszcze Dominiczka. 4, 3, 6, 5, 5, 4, 3. 3, 6, 5, 5, 3. Ta, no. Też nie ma jej. No, w robocie pewnie. Pewnie gałę robi, no. Dawaj dalej. Czekaj, daj jeszcze jedno. Tylko muszę znaleźć, ja mam taką pełną kartę, że wiesz. O, jest jakaś Kayla Lee. To nie wiem, czy to nie miała być mi Kayla. A nie będziesz zazdrosna? Nie, 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 spokojnie. To mogę przy tobie wyruchać ją. Gała to nie seks. No, ale to przy tobie. Ta, dobra. A mogę nagrać? Możesz, no. Super, możesz 628. 628-784. Możesz na szelkach dildo założyć i ją posuwać. 628 i co dalej? 784. 628-784. Też nie ma. Kurwa, ty masz zabawy. No ja nie, no w robocie wszystko. A tam i Kayla Lee? Słabo w chuj. No to dupa. A tą Dominika to miałem z nią kontakt w ogóle, nie? Tak? To moja dupa była, ona się puściła z tym, kurwa, ze sterydem. Serio? No, jej nie ma już tu na wyspie. A. Wyleciała w pizdu. Wow. Bo spalona jest, powiedziałem, że kupię 5 litrów bewachy i ją kurwę spalę. No ona ogólnie tam... Mieliśmy taki dom, gdzie tam się wszyscy znajomi spotykali, no, nie? No i jebali ją na 3 baty, tak? No, tam właśnie. No i od tamtej pory jakoś tak... Chyba mnie unika dziewczyna. Ale to co, jebali, w ilu ją pruli? Nie wiem, ale wiem, że tam chyba robótkę ręczną w basenie jeszcze zaliczyło. A to mi robiła robótkę ręczną w basenie kiedyś, no. A ten, no to dziurawiec jest sito rozjebane, ci powiem. Mówisz, że jest jak grypa, każdy ją miał? Tak. No to... Kurde. No to nie, to dwa razy w tą samą dziurę to nie warto. Patrzę, czy mam jeszcze jakąś. Chyba nie.
Nie, reszta to takie porządne. Dupki są. Poczekaj, numer, telefon nie wykonam, dobra? No, no, no. Nie wykonam. Kolega chce mieszkanie kupić. Ogarniesz? Kupić czy wynająć? Wynająć czy kupić? Nie wiem, biedny chłopak bezdomny. Trochę siana ogarnął. No taki mój dobry znajomy. Bardziej na znajomości mojej tutaj bazuje. Wie, że mam kontakt z tobą, wie, że mam dobry ten kontakt. I mam teraz SMS. No jak skończysz ładować, to weź daj mi numer, muszę te mieszkania ogarnąć. O, to daj numer mu, ja się skontaktuję. Dobra, dobra. Poddyktuj. 547-576. Potraktuj chłopaka spokojnie, bo naprawdę nie ma gdzie mieszkać. Okej, okay, dobra, nie ma problemu. A ubierzesz się, bo... A ty mi Milki numer dałaś, wiesz o tym? To było... No miałam... Zajmę, bo ruchać? No miałam tak zapisane, to że to kuzyna. Kuzyna to jest. No ale tak miałam zapisane. Aha. Czyli coś musiała zrobić, skoro aż tak jest zapisana. Zakładam te kurwa spodańki, bo mi głupio w chuj. A co to jest w ogóle za ziemak, jak on się nazywa? Łachudra. Łachudra? Hmm? No. A to jest który tam spod banku, czy jeszcze inny jakiś? Łachudra pijacka. Okej, okay, dobra, to chyba nie znam i miałam przyjemności poznać. O, 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 pisze do mnie. Czemu on pisze, a nie zadzwoni? Zadzwoń do niego, powiedz dzień dobry, pan Łachudra. Mam tak zrobić? Dobra. Jasne. 125976, to? Tak, tak. Jak mam powiedzieć? Łachudra pijacka. Co mam powiedzieć? Jeszcze raz. Łachudra pijacka. Tak ma normalnie w dowodzie. No chłop ma w dowodzie Łachudra pijacka. W dowodzie tak ma, serio. No wiesz, że nie może teraz gadać. Napisz, że jak nie może teraz gadać, to nie będzie miał mieszkania. A ty gdzieś w ogóle teraz pracujesz, czy nie? Ja robię interesy, napady na banki, handel narkotykami. Aha, czaję, czaję. Ale co, macie abonament wykupiony na zbieranko, czy kupujecie od kogoś? Ja mam od Jokera abonament. A. O, dzień dobry, czy to pan Łachudra? A jakie mieszkanie pana interesuje? Mam na Pacyfiku za 45 tysięcy tygodniowo, ale mogę panu obniżyć. No niech mi pan powie, ile pan ma. O. Pan Łachudra? No niewiele ma się na końcu. Kurwa mać. Boże drogi. Łachudra je pana. Słucham, panie Łachudra. Za 3000, za 3000 to ja panu kurwa karton mogę sprzedać. Jak to pan tylko ty? Czy to pan miał 3 miesiące, był na wakacjach? A to pan do mnie na maila już płakał. Aha. Ale no. No, rozmawialiśmy na ten temat. No, jedyne... Dobra, zaraz do pana zadzwonię. A powiedz mi, on tam sprzedaje coś, czy nie? Handluje, czy albo napady robi, czy nie? Czy to jakieś... Żebra pod sklepem. O ja pierdol. Ale on mi nie będzie żadnych maneli na chatę sprowadzać, mam nadzieję. No raczej nie powinien. Dobra. Ja panu wynajmę to mieszkanie, dobra? I pan mi, jak się termin skończy, zapłaci za to mieszkanie. Możemy się tak umówić? Super, dziękuję. Ale to nie moja... Co ty mówisz, Stasiu? Nic, nic. No, ale...
To ja mam teraz mieszkanie. Obróć się tyłem. No. Dobra, okej. Okay. Do widzenia. Chodź, damy mu mieszkanie. Dobra. No.